Celem tej prezentacji jest omówienie pojęcia style podejmowania decyzji zakupowych. Jest to koncepcja, w ramach której, bazując na podstawach psychologicznych, próbuje się uchwycić powtarzalne, ale jednocześnie mało wrażliwe na czynniki kulturowe i społeczne wzorce w zachowaniach konsumentów. Pojęcie style podejmowania decyzji zakupowych zostało wprowadzone przez Sprowlsa i Kendalla w 1986 roku. Ich praca, opublikowana w Journal of Consumer Affairs, zapoczątkowała zupełnie nowy sposób myślenia o zachowaniach konsumentów. Badacze ci nie tylko zaproponowali podział na konkretne style zakupowe, ale także opracowali narzędzie pomiarowe, które dość precyzyjnie jest w stanie zmierzyć konkretny styl reprezentowany przez konkretnego konsumenta. Zgodnie z ich definicją, styl zakupowy to mentalna orientacja, która charakteryzuje podejście konsumenta do dokonywania wyborów. Możemy to rozumieć jako pewien zestaw preferencji, skłonności i metod, które konsument stosuje przy podejmowaniu decyzji zakupowych. Co ciekawe, style zakupowe są względnie stałe, co oznacza, że nie zmieniają się łatwo ani szybko. Są one głęboko zakorzenione w osobowości konsumenta i tworzą coś, co można nazwać konsumencką osobowością. Choć styl, w jakim dokonujemy zakupów, jest indywidualny i unikalny dla każdego z nas, to jednak pewne wzorce zachowań można zaobserwować na szerszą skalę. Pozwala to badaczom lepiej zrozumieć, jak różni ludzie podejmują różne decyzje zakupowe, ale także pozwala to praktykom, na przykład marketerom, w lepszy sposób do nich dotrzeć i odpowiednio skomponować przekaz reklamowy. Zrozumienie własnego stylu zakupowego może być również wartościowe z perspektywy samego konsumenta. Pozwala to bowiem na bardziej świadome podejmowanie decyzji, unikanie niepotrzebnych, impulsywnych zakupów, a także lepsze dostosowanie wyborów zakupowych do naszych własnych potrzeb, preferencji czy też wartości. Warto też podkreślić, że styl zakupowy to coś więcej niż tylko sposób, w jaki dokonujemy zakupów. Jest to odbicie naszych głębszych przekonań, wartości i naszej osobowości. Warto więc zastanowić się nad tym, jaki styl zachowań reprezentujemy. Przyjrzyjmy się teraz czynnikom, które wpływają na nasz styl zakupowy, kształtują nasze zachowania zakupowe. Do najważniejszych z nich na pewno należy zaliczyć cechy osobowości, doświadczenie, wiedzę, preferencje oraz nasz stosunek do ryzyka i niepewności. Warto dodać, że przedstawiona przeze mnie lista nie wyczerpuje wszystkich czynników wpływających na proces podejmowania decyzji zakupowych. Jednak te, które tu wymieniłem, są najtrwalsze i nie zmieniają się łatwo w czasie, ani nie są podatne na konkretne sytuacje. Dlatego to właśnie one w największym stopniu kształtują systematyczny, powtarzalny wzór, czy też sposób zachowania w obliczu zakupów. Czyli, mówiąc inaczej, to one kształtują styl zakupowy, który z założenia ma być trwałym konstruktem psychicznym. Najważniejszym z czynników wpływających na styl zakupowy jest z pewnością osobowość. Zacznijmy jednak od tego, co tak w ogóle oznacza osobowość z punktu widzenia psychologii. Osobowość definiuje się tu jako zbiór pewnych wzorców myślenia, emocji i zachowań konkretnego człowieka. Przy tym, co istotne, wzorce te są stosunkowo stabilne, zarówno w czasie, jak i w różnych sytuacjach. Najbardziej znanym sposobem opisywania osobowości jest model Wielkiej Piątki, tak zwany Big Five, znany także jako angielski akronim OCEAN. Wczesne prace nad tym modelem rozpoczęli już Tapas i Crystal w 1958 roku, jednak szerokie uznanie model ten uzyskał dopiero w latach 80. dzięki pracom Digmana. Każdy z pięciu wymiarów modelu Wielkiej Piątki opisuje kontinuum między dwoma przeciwieństwami. Otwartość na doświadczenia przeciwstawia ciekawość i kreatywność z konserwatyzmem i tradycjonalizmem. Sumienność kontrastuje wydajność i zorganizowanie z ekstrawagancją i nieostrożnością. Ekstrawersja
obejmuje różnicę między otwartością a zamknięciem w sobie i skrytością. Ugodowość przeciwstawia przyjazność i empatię z postawą antagonistyczną i krytyczną, zaś neurotyczność wskazuje na różnicę między podatnością na stres i niepokój, a stabilnością emocjonalną i pewnością siebie. Zastanówmy się, jak różne aspekty naszej osobowości mogą kształtować sposób, w jaki podejmujemy decyzje zakupowe. Przykładowo, ekstrawertycy. Są to osoby otwarte, pełne energii i łatwo nawiązujące kontakty. Te cechy mogą sprawić, że będą oni wykazywali większą skłonność do postrzegania zakupów w kontekstach społecznych. Dla nich shopping może przekraczać granice czysto transakcyjnych działań i stać się sposobem na spędzanie czasu z innymi czy na dzielenie się radością z zakupów. Z drugiej strony spójrzmy na introwertyków. Takie osoby są bardziej zamknięte w sobie, cenią prywatność i spokój. Dla nich idealną formą zakupów może okazać się na przykład wersja zakupów online, podczas której w ciszy i spokoju, bez zgiełku i hałasu centrów handlowych, mogą dokonać spokojnych, zrównoważonych wyborów zakupowych. Oczywiście to tylko dwa przykłady. Należy jednak pamiętać, że każda z wymienionych tutaj cech osobowości wnosi coś niepowtarzalnego, unikalnego do sposobu, w jaki podchodzimy do naszych decyzji zakupowych i kształtuje nasz styl zakupowy. Chciałbym namówić Was, abyście zastanowili się przez chwilę, jak Wasza własna osobowość wpływa na Wasze decyzje zakupowe. Warto rozważyć, jak nasze wewnętrzne predyspozycje przekładają się na codzienne życie, w tym coś tak jedynie pozornie prozaicznego, jak zakupy. Jeśli nie wiecie, jakie cechy osobowości są u Was dominujące, zapraszam na stronę big5test.com/pl, gdzie można sprawdzić to w prosty sposób. Po wypełnieniu testu otrzymacie dość szczegółowy opis Waszych cech osobowości. No niestety opis jest po angielsku, ale myślę, że w dobie Google Translate czy DeepL nie jest to żaden problem. Kolejny istotny aspekt wpływający na styl zakupowy to doświadczenie. To, jakie mamy doświadczenia z produktami, markami czy nawet samymi sklepami, w znacznym stopniu kształtuje naszą percepcję zakupów i przyszłe decyzje zakupowe. Wyobraźmy sobie sytuację, w której kupujemy nowy smartfon. Jeśli nasze doświadczenie ze starym telefonem było pozytywne, na przykład jeśli służył nam bezawaryjnie przez długi czas, to będzie to miało wpływ na nasze późniejsze decyzje zakupowe. Jest bardzo prawdopodobne, że przy kolejnym zakupie smartfona znowu zwrócimy się w stronę tej samej marki. Mało tego, chętniej przeniesiemy te pozytywne doświadczenia nie tylko na telefon, ale na całą gamę innych produktów tejże marki i będziemy je kojarzyć z niezawodnością. Z drugiej strony, jeśli przykładowo podczas zakupów online w sklepie internetowym konkretnej marki ubrań napotkamy na problemy na przykład z płatnością, będzie to pewne negatywne doświadczenie. Takie doświadczenie jest równie silnym motywatorem, jednak działającym w przeciwnym kierunku. Może nas ono skłonić do unikania nie tylko konkretnego sklepu, ale także zniechęcić do samej marki, czy nawet w skrajnym przypadku zniechęcić w ogóle do zakupów online. Przechodząc do kolejnego ważnego elementu, który kształtuje styl zakupowy konsumentów, zwróćmy uwagę na wiedzę. Wiedza, którą posiadamy na dany temat, niezwykle mocno wpływa na nasze decyzje zakupowe. Poziom posiadanej przez nas wiedzy kształtuje nasze zaangażowanie w ocenę produktów przed ich zakupem, kształtuje zakres dokonywanych porównań, czy wpływa na podatność na zewnętrzne komunikaty, takie jak reklama lub sugestie sprzedawców. Wiedza pozwala dokładniej zbadać, co faktycznie otrzymujemy w zamian za wydawane pieniądze. Czy zastanawialiście się kiedyś, dlaczego jesteśmy skłonni do kupowania produktów droższych niż konkurencyjne, choć na pierwszy rzut oka wydają się one podobne? Odpowiedź często kryje się w jakości czy w stopniu, w jakim produkt zaspokaja nasze indywidualne potrzeby lub preferencje. Dobrze poinformowani konsumenci, posiadający dużą wiedzę,
są w stanie wychwycić te drobne niuanse, a przez to dokonują bardziej świadomych i zadowalających wyborów. Wiedza rozszerza też zakres dokonywanych przez nas porównań produktów z produktami konkurencyjnymi. Z większą ilością informacji jesteśmy w stanie dokładniej ocenić, jak nasz wybrany produkt mierzy się z innymi dostępnymi na rynku. To nie jest tylko i wyłącznie kwestia porównywania cen, ale także funkcji, trwałości, a nawet dość niewymiernych właściwości tych produktów, jak choćby prestiż. Jak wspomniałem, wiedza również znacznie zmniejsza naszą podatność na wpływ reklamy i sugestii sprzedawców, czy w ogóle przekazu reklamowego. Kiedy wiemy, czego szukamy i na co mamy zwracać uwagę, mniej prawdopodobne jest, że pozwolimy sobie przekonać się do zakupu na podstawie tylko płytkich obietnic czy atrakcyjnych reklam. Kolejny czynnik to preferencje. Są one odzwierciedleniem gustów, które mogą obejmować przykładowo upodobanie estetyczne, wartości przekonania czy przyzwyczajenia wyniesione na przykład z domu rodzinnego. Co ważne, preferencje są niezależne od zarówno ceny dóbr, jak i budżetu konsumenta. Skupiają się raczej na zadowoleniu, satysfakcji, jaką dany produkt lub usługa może przynieść. To dość ważna perspektywa, ponieważ pokazuje, że wybory konsumentów nie zawsze są kierowane przez racjonalne przesłanki ekonomiczne, ale mogą być głęboko zakorzenione w emocjonalnych czy wartościowych aspektach osobowości. Preferencje umożliwiają konsumentowi dokonanie wyboru spośród wielu dostępnych alternatyw. W świecie, gdzie mamy do czynienia z niemal nieograniczoną ilością opcji, indywidualne preferencje stają się swego rodzaju kompasem, którym kieruje się konsument w wyborze produktów najbardziej mu odpowiadających czy spełniających w najlepszym zakresie jego oczekiwania i pragnienia. Przykładowo, osoba, która ceni sobie ekologię, poszukiwać będzie produktów, które są zgodne z filozofią czy wartościami zrównoważonego rozwoju. Dla niej zakup produktów ekologicznych nie jest tylko transakcją, ale też, nazwijmy to, aktem pewnej afirmacji swoich przekonań. Z innej strony, dla osoby, która przykłada dużą wagę do estetyki, kluczowe będą wygląd i jakość produktów, które kupuje. Dla takiego konsumenta produkt musi być nie tylko użyteczny, służyć konkretnemu celowi, ale też stanowić wyraz jego indywidualnego stylu, smaku czy realizować potrzeby afiliacji. Przejdźmy teraz do ostatniego aspektu wpływającego na procesy decyzyjne konsumentów: tolerancji na niepewność i ryzyko. Jest to obszar, który znacząco różnicuje podejście poszczególnych osób do podejmowania decyzji zakupowych. Z jednej strony mamy bowiem osoby, które, no właśnie, są bardziej ostrożne, można by rzec, preferują bezpieczeństwo. Dla nich priorytetem jest uniknięcie niepewności i potencjalnych strat, co z kolei skłania ich do wybierania sprawdzonych, pewnych produktów lub usług, nawet kosztem utraty możliwości uzyskania wyższych, wyjątkowych korzyści. Z drugiej strony możemy spotkać też ludzi, którzy patrzą na ryzyko i widzą w nim przede wszystkim szansę. To osoby, które kierują się maksymą: tam gdzie ryzyko, tam potencjalnie większa nagroda. Warto próbować. Dla nich niepewność nie jest czymś, co odstrasza, a raczej czymś, co motywuje do poszukiwania nowych, często bardziej opłacalnych opcji. Tacy konsumenci mogą być bardziej otwarci na nowości, eksperymenty, a ich decyzje zakupowe często charakteryzują się większą odwagą czy też innowacyjnością. Wybierają produkty i usługi, które obiecują wyższe korzyści, nawet jeśli związane jest to z ryzykiem potencjalnej straty czy rozczarowania. Przyjrzyjmy się bliżej stylom podejmowania decyzji zakupowych, które zostały zidentyfikowane przez Sproula i Kendalla. Zaproponowali oni
8 grup konsumentów, w zależności od tego, w jaki sposób systematycznie realizują swoje decyzje zakupowe. Pierwszy to konsument perfekcjonistyczny. Drugi, konsument wrażliwy na markę. Trzeci, konsument wrażliwy na nowości i modę. Czwarty to konsument hedonistyczny, czy też rekreacyjny. Piąty to konsument wrażliwy na wartość i cenę. Szósty, konsument impulsywny, beztroski. Siódmy, konsument zmęczony natłokiem informacji. I ósmy, konsument rutynowy, lojalny markom. Konsument perfekcjonistyczny wyróżnia się przede wszystkim swoją wrażliwością na wysoką jakość produktów. Dla niego zakupy są czymś więcej niż tylko transakcją. To proces, w którym każdy detal ma znaczenie. Jest to typ konsumenta, który nie szuka tylko i wyłącznie najlepszej ceny. Przede wszystkim szuka gwarancji, że produkt, który kupi, spełni jego oczekiwania pod względem jakościowym na każdym możliwym poziomie. Charakteryzuje go również gotowość do włożenia dodatkowego wysiłku, zarówno finansowego, jak i czasowego, aby uzyskać oczekiwaną jakość. Dla takiego konsumenta nie jest problemem zapłacić więcej lub poświęcić więcej czasu na poszukiwanie idealnego produktu. Jest skłonny do dokładnego badania i porównywania szeregu dostępnych opcji. Przy tym nie podejmuje decyzji zakupowych pochopnie. Kupowanie dla konsumenta perfekcjonistycznego jest procesem ostrożnym, ale i systematycznym. Nie ma tu miejsca na impulsywne zakupy czy pożądanie za chwilowymi trendami. Każdy zakup musi być przemyślany i uzasadniony. W procesie decyzyjnym kluczowe jest dla niego porównywanie dostępnych możliwości, analizowanie opinii i recenzji oraz weryfikowanie wszelkich możliwych informacji na temat produktów. Kompromis w zakresie jakości jest dla tego typu konsumenta w zasadzie nie do zaakceptowania. Co ciekawe, konsument perfekcjonistyczny ma dość znaczący wpływ na rynek, ponieważ jego wysokie wymagania często stanowią motywację dla firm do podnoszenia standardów swoich produktów i usług. Marki, które zdobywają uznanie wśród konsumentów tego typu, często są postrzegane jako te oferujące produkty najwyższej klasy. Podsumowując, konsument perfekcjonistyczny to indywidualista, który poszukuje doskonałości we wszystkim, co kupuje. Jego podejście do zakupów, choć może wydawać się skomplikowane, czasochłonne i może nawet nieco dziwne, jest świadectwem głębokiego przekonania, że tylko najlepsza jakość jest w stanie spełnić jego oczekiwania. Wyobraźcie sobie teraz osobę, która przechadza się po galerii handlowej i zwraca uwagę jedynie na wystawy sklepów znanych marek albo luksusowych. Co sprawia, że ta osoba decyduje się właśnie na zakup w tych miejscach? Odpowiedź leży w percepcji marki. Po pierwsze, konsument taki głęboko wierzy, że wyższa cena i znana marka produktu nie tylko zapewnią mu jakość odpowiadającą jego potrzebom, ale także, a może przede wszystkim, podniosą jego pozycję czy też prestiż w jego otoczeniu społecznym. I właśnie to przekonanie jest dla niego kluczowe w dokonywaniu decyzji zakupowych. Po drugie, zauważcie, że taki konsument nie tylko skupia się na wysokim segmencie rynku. Również aktywnie poszukuje i wybiera te produkty, które są silnie reklamowane i mocno zakorzenione w percepcji społecznej, czyli takie, które zyskały uznanie lub są dobrze znane. Nie ma dla niego przy tym większego znaczenia, że mogą one być w rzeczywistości mniej funkcjonalne czy mniej trwałe. Jest wręcz przeciwnie. Wyższa cena jest przez niego interpretowana jako wskaźnik lepszej jakości i ekskluzywności czy też wyjątkowości. Po trzecie, ogromne znaczenie dla tego typu konsumentów ma miejsce dokonywania zakupów. Galerie handlowe czy też sklepy markowe, sklepy specjalistyczne są jego naturalnym środowiskiem. Dlaczego? Ponieważ w takich miejscach może on doświadczyć pełni, nazwijmy to, markowego świata.
Może obcować z produktami, które są dla niego symbolem statusu społecznego, wyznacznikiem dobrego samopoczucia. W tych przestrzeniach czuje się najbardziej komfortowo i mając bezpośredni kontakt z przedmiotami swojego pożądania, czuje satysfakcję. Podsumowując, konsument wrażliwy na markę to nie tylko klient, który kupuje produkty. To osoba, dla której marka jest integralną częścią jej tożsamości społecznej i wyznacznikiem pewnego stylu życia. Czy komuś z Was zdarzyło się kiedyś z niecierpliwością czekać na premierę nowego produktu swojej ulubionej marki, na przykład nowego modelu butów czy nowego gadżetu elektronicznego? Czy chcieliście mieć go tak bardzo, że jako jedni z pierwszych staliście rano w kolejce w dniu premiery pod sklepem, albo na przykład zamówiliście produkt jeszcze w przedsprzedaży? Jeśli tak, to reprezentujecie typ konsumenta wrażliwego na nowości i modę. Ten typ konsumenta nie tylko jest gotowy włożyć dodatkowy wysiłek, ale również ponieść większe ryzyko, czy też większe wydatki finansowe, aby móc cieszyć się najnowszymi modnymi produktami. Dla niego nie ma większej radości niż uzyskanie czegoś nowego, czegoś ze szczytu trendów. To, co dla wielu z nas mogłoby się wydawać niepotrzebnym ryzykiem, dla tego typu konsumenta jest raczej źródłem ogromnej satysfakcji i pozytywnych emocji. Źródłem tych pozytywnych emocji jest ekscytacja związana nie tylko z poszukiwaniem nowych trendów konsumpcyjnych, ale przede wszystkim związana z byciem tymi, którzy wprowadzą te trendy do swojego otoczenia społecznego jako pierwsi. Dla tego typu osób jest to sposób na ekspresję własnego ja i wyróżnienie się w otoczeniu. Ponadto to, co charakteryzuje tych konsumentów, to ciągłe poszukiwanie odmian, kupowanie znanych czy sprawdzonych produktów, czy też pozostawanie przy jednym stylu modowym, to dla nich nudna rutyna, której starają się unikać za wszelką cenę. Podsumowując, konsument wrażliwy na nowości i modę to osoba, która nie tylko śledzi najnowsze trendy, ale także aktywnie uczestniczy w ich rozpowszechnianiu, a nawet w ich kreowaniu. Ich entuzjazm i gotowość do eksperymentowania są bardzo ważne dla marek, bo dzięki nim marki te mogą być postrzegane jako innowacyjne czy w cudzysłowie na czasie. Zastanówmy się, co kupujemy. Najprostsza odpowiedź to po to, by mieć jakieś użyteczne dla nas dobra. Ale nie zawsze jest to prawdą. Konsument hedonistyczny czy też rekreacyjny to osoba, która znajduje przyjemność nie tyle w posiadaniu rzeczy, co raczej w samym procesie zakupowym, w procesie ich kupowania. Dla takich osób zakupy to nie tylko zwykła czynność konieczna do zapatrzenia się w potrzebne produkty. Dla nich zakupy to przede wszystkim forma rozrywki czy też sposób miłego spędzania czasu. Chodzi tutaj nie tylko o sam akt zakupu, ale o całe doświadczenie związane z zakupami. Przeglądanie sklepów, eksplorowanie nowych produktów, przymierzanie, sprawdzanie, testowanie, a nawet samo przebywanie w estetycznie urządzonych przestrzeniach handlowych może być dla nich źródłem radości i zadowolenia. Konsument hedonistyczny po prostu lubi spędzać czas w otoczeniu handlowym. Często robi to nawet bez konkretnego celu zakupowego. Dla nich centra handlowe, sklepy są miejscem spotkań towarzyskich, relaksu, a nawet odpoczynku. W przeciwieństwie do innych typów konsumentów, dla których zakupy mogą być po prostu zadaniem do wykonania, dla tych konsumentów są one czymś w rodzaju, nie wiem, hobby. Warto podkreślić, że tacy klienci spędzają dużo czasu na zakupach, ale nie zawsze przekłada się na to na dużą ilość kupionych rzeczy. Ich celem niekoniecznie jest nabycie nowych produktów, ale jak wspomniałem, raczej same doświadczenia związane z procesem zakupowym. Mogą oni na przykład długo rozważać potencjalne zakupy, porównywać produkty, eksperymentować z nowymi trendami, sprawdzać, jak będą się z nimi czuli, a wszystko to bez wyraźnej presji na dokonanie transakcji, na kupienie czegoś konkretnego. Podsumowując,
Konsument hedonistyczny to osoba, która odnajduje w zakupach coś znacznie więcej niż tylko sposób na zaopatrzenie się w potrzebne przedmioty. Dla nich zakupy to przygoda, sposób spędzania wolnego czasu, hobby, okazja do doświadczenia czegoś nowego itd. Zrozumienie motywacji i zachowań tych konsumentów jest bardzo ważne, szczególnie dla galerii handlowych czy sklepów. Dlatego, że poprzez odpowiednią aranżację przestrzeni handlowej, która będzie przyjazna dla właśnie tego typu konsumentów, mogą oni ich przyciągnąć, zatrzymać, a ostatecznie zachęcić do większej ilości kupowanych towarów. Czy ktoś z Was przed dokonaniem zakupu spędza czas na dokładnym porównywaniu ofert różnych sklepów albo ofert konkurencyjnych produktów? Czy przykładacie dużą wagę do znalezienia najlepszej okazji cenowej? Albo czy zastanawiacie się, jaki produkt będzie miał najlepszą relację ceny do jakości lub funkcjonalności? Jeśli tak, to możecie reprezentować typ konsumenta wrażliwego na wartość i cenę. Ten typ konsumenta charakteryzuje się bardzo dużym pragnieniem uzyskania możliwie największej wartości za, w cudzysłowie, wydane pieniądze. I nie chodzi tutaj tylko o niską cenę. Owszem, cena jest ważna, ale zawsze w relacji do spodziewanej użyteczności, na przykład do funkcjonalności, trwałości, innowacyjności, ilości funkcji, etc. Ten typ konsumenta poszukuje optymalnego połączenia tych wszystkich wymienionych przeze mnie czynników. Jednym z kluczowych zachowań tego typu konsumentów jest ich wrażliwość na wyprzedaże i promocje. Nie jest to jednak impulsywne pożądanie za każdą możliwą okazją, a właściwie powiedziałbym, że jest wręcz odwrotnie. Ich decyzje zakupowe są często wynikiem dokładnego porównywania i planowania różnych ofert. Są to klienci, którzy potrafią cierpliwie czekać na najlepszą możliwą ofertę, zanim zdecydują się na zakup. Poszukiwanie, porównywanie i ostatecznie zakup produktów jest dla konsumenta wrażliwego na wartość procesem, który wymaga zaangażowania i czasu. Często wspierają się oni techniką, korzystając z różnych narzędzi, takich jak aplikacje lub strony do porównywania cen, strony z kuponami rabatowymi czy programy lojalnościowe. Bardzo chętnie też sięgają po opinie innych oraz różnego rodzaju testy czy też opinie. Dokładne porównywanie produktów przed zakupem postrzegają oni nie tyle jako uciążliwe zadanie do wykonania, ale raczej jako standardową i oczywistą procedurę, która jest nieodłączną częścią procesu zakupowego. Tylko zakupy realizowane właśnie w ten sposób daje im poczucie satysfakcji, a ta satysfakcja płynie z przekonania, że dokonali oni najlepszego z możliwych wyborów. Podsumowując, konsument wrażliwy na wartość i cenę to osoba, dla której zakupy są świadomym działaniem wymagającym dokładnego przemyślenia i planowania. Dla firm i marek zrozumienie potrzeb i zachowań tego typu konsumentów jest istotne w kontekście formułowania skutecznych strategii cenowych i promocyjnych. Warto też zauważyć, że dzięki takim konsumentom rynek staje się bardziej konkurencyjny, bo to właśnie oni w głównej mierze wywierają presję na producentów i sprzedawców do tego, by ciągle doskonalili swoją ofertę. Pewnie każdemu z nas zdarzyło się kupić coś pod wpływem chwili czy impulsu. I to jest w sumie dość naturalne zachowanie. Są jednak osoby, którym takie zachowania zdarzają się zdecydowanie częściej niż innym. Przykładowo decydują się na zakup nowych słuchawek, mimo że jeszcze 2 godziny wcześniej przekonywali siebie za pomocą racjonalnych argumentów, że nie potrzebują nowych, bo stare w zasadzie dobrze działają i spełniają ich wszystkie wymagania. Styl zakupowy takich osób można określić jako konsument impulsywny czy beztroski. Konsument taki charakteryzuje się tym, że spora część jego zakupów nie jest planowana. Decyzje zakupu podejmuje raczej pod wpływem emocji, takich jak radość czy smutek, lub po prostu działa impulsywnie, na przykład gdy zobaczy coś, co przyciągnie jego uwagę. Co ważne, często są to zakupy dokonywane bez głębszego zastanowienia się nad ich rzeczywistą potrzebą czy wartością. Dodatkowo konsument impulsywny zazwyczaj nie poszukuje okazji do kupowania taniej. W odróżnieniu od konsumentów wrażliwych na cenę i wartość,
Impulsywni klienci nie spędzają czasu na porównywaniu cen czy poszukiwaniu najlepszej oferty. Decyzje zakupowe są podejmowane przez nich raczej szybko i bez głębszej analizy rynku czy dostępnych alternatyw czy opcji. W ogóle stosunek do wydawanych pieniędzy jest bardzo ważnym aspektem związanym z tym stylem robienia zakupów. Konsument impulsywny nie zwraca większej uwagi na to, ile wydaje, bo w momencie dokonywania zakupów priorytetem jest natychmiastowa gratyfikacja, uzyskanie czegoś nowego, co sprawi radość, zaspokoi chwilową zachciankę czy po prostu podbije poziom dopaminy. Przy tym osoba taka często bagatelizuje lub wręcz zupełnie ignoruje długoterminowe konsekwencje wydatków, przynajmniej w chwili zakupu. Przyjrzyjmy się teraz konsumentowi, który czuje się przytłoczony nieustannym strumieniem atakujących go informacji i koniecznością podejmowania setek czy tysięcy różnych wyborów. Taki konsument, stojąc przed półką w supermarkecie, gdzie każdy produkt ma kilka czy wręcz kilkanaście odmian, różniących się nie tylko ceną, ale też składem, marką, etykietą, wyglądem itd., czuje się zagubiony i skonfundowany. Taka osoba to konsument zmęczony natłokiem informacji. Tego typu konsumenci starają się maksymalnie uprościć swój proces zakupowy. Jednym ze sposobów może być wybór znanych marek. Nie oznacza to jednak, że są oni lojalni wobec swojej marki, tak jak na przykład konsumenci wrażliwi na markę czy konsumenci lojalni marką. Dla nich marka to po prostu uproszczone kryterium wyboru, które równie łatwo mogą zastąpić innym kryterium, jak na przykład cena. Kolejnym sposobem, w jaki konsumenci upraszczają decyzję, jest korzystanie z rekomendacji i poleceń innych osób. Na przykład kupiłam ten krem do twarzy, bo szwagier powiedział, że jest najlepszy. Czasami takie zachowania wiążą się jednak z brakiem głębszej refleksji nad tym, czy polecający jest godny zaufania i czy ma odpowiednią wiedzę na temat danego produktu. Jeszcze inna strategia to wykorzystanie heurystyki, którą Gerd Gerenzer określił jako take the best. Jest to uproszczona metoda wnioskowania, która uruchamia się w naszych umysłach, gdy musimy wybrać między dwiema alternatywami, na przykład dwoma rodzajami płatków śniadaniowych. Wyboru dokonujemy wtedy na podstawie najistotniejszej z naszego punktu widzenia oczywiście cechy, która rozróżnia te dwie alternatywy. Pozostając przy przykładzie płatków śniadaniowych, może to być na przykład cena albo smak. Może to być też nieco bardziej specyficzna cecha, jak na przykład zawartość cukru lub ilość kalorii. Jak wspomniałem wcześniej, konsument zmęczony natłokiem informacji odczuwa stres wynikający z ogromnej ilości produktów, marek czy miejsc zakupu, spośród których musi wybrać. I nie chodzi tutaj tylko o trudności z wyborem między dwoma produktami, ale raczej o głębszy problem z samym procesem decyzyjnym. Decyzje zakupowe, które dla innych mogą wydawać się proste lub wręcz nawet przyjemne, dla nich są źródłem frustracji. Z tego powodu ten typ konsumenta częściej niż inni boryka się z tak zwanym paraliżem decyzyjnym lub też zjawiskiem, które Barry Schwartz nazywa paradoksem wyboru. To znaczy, w obliczu zbyt wielu opcji pojawia się u nich prokrastynacja, czyli odwlekanie w czasie decyzji zakupowej. I to nawet w sytuacji, gdy zachowanie takie w jakiś sposób pogarsza ich sytuację. Przykładowo, weźmy planowanie wakacji za granicą. Zamiast cieszyć, może stać się źródłem stresu, ponieważ przed wyjazdem trzeba dokonać wielu ważnych wyborów, od lokalizacji począwszy przez rodzaj zakwaterowania czy sposób podróży, a na sposobach spędzania wolnego czasu na miejscu skończywszy. Dla konsumenta zmęczonego natłokiem informacji może się to skończyć albo odkładaniem decyzji, co z kolei może prowadzić na przykład do wzrostu ceny biletów lotniczych czy braku atrakcyjnych ofert noclegów, albo wręcz w ogóle do rezygnacji z urlopu za granicą. Podsumowując, konsument zmęczony natłokiem informacji to osoba, dla której współczesny rynek z jego niezliczonymi opcjami stanowi raczej wyzwanie, a nie korzyść. Dla marek i firm zrozumienie potrzeb tego segmentu konsumentów może być wskazówką do tworzenia bardziej celowanych, bardziej uproszczonych ofert, które ułatwiają proces decyzyjny, jednocześnie zmniejszają stres zakupowy. W rezultacie firmy takie są w stanie zbudować silniejszą więź z tego typu klientem. Na zakończenie dyskusji na temat różnych stylów zachowań konsumentów
Przyjrzyjmy się osobom, które w swoich zakupowych decyzjach podążają raczej utartymi, sprawdzonymi ścieżkami. Są to konsumenci rutynowi, lojalni markom. Przykładem może być tu osoba, która od lat kupuje tę samą markę kawy i to nie ze względu na jej smak, ale również dlatego, że ta konkretna marka kawy wpisała się w jej rytuał codziennego picia Neski przed wyjściem do pracy. Ten typ konsumenta charakteryzuje się silnymi nawykami zakupowymi, które obejmują kupowanie określonych marek czy robienie zakupów stale w tych samych miejscach. Ich decyzje zakupowe nie są wynikiem przypadku, logicznej kalkulacji czy próby maksymalizacji wartości, ale bazują na wygodzie i satysfakcji wynikającej z wcześniejszych pozytywnych doświadczeń z produktem, miejscem czy sposobem dokonywania zakupu. Mają też mniejszą skłonność do porównywania różnych ofert, a jeśli już w ogóle porównują, to raczej produkty ulubionych marek lub produkt w ramach jednej ulubionej marki. To oczywiście ma też swoją cenę, dosłownie. Tacy konsumenci są gotowi zapłacić więcej za produkty od marek, które znają. Jednak co ciekawe, taka postawa sprawia, że są oni mniej podatni na typowe działania marketingowe. Reklamy czy promocje cenowe oferowane przez inne marki często mijają się w ich przypadku z celem. Dzieje się tak, ponieważ posługując się metaforą sportową, mają już swojego zwycięzcę wyścigu i nie są skłonni postawić na innego zawodnika. Warto zauważyć, że postawa konsumentów rutynowych wynika w pewnym stopniu z ich awersji do ryzyka. Kojarzą oni bowiem zmianę z ryzykiem niezadowolenia, ryzykiem straty czasu czy zmarnowania pieniędzy. Dlatego też wolą pozostać przy tym, co znają i co uważają za bezpieczny wybór. Podsumowując, konsument rutynowy, lojalny markom, to osoba, dla której stałość, przewidywalność są kluczowymi wartościami w procesie zakupowym. Zrozumienie tych konsumentów jest ważne dla marek, które dążą do zbudowania długotrwałych relacji z klientem.